Cześć, siemano, witajcie w Dying Light. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, bo wykonaliśmy zadania dla Rice'a, już teraz powinien nam faktycznie dać tą antyzynę, a przy okazji w trakcie wykonywania zadań dostaliśmy info z wieży, że tam ktoś jest zarażony, więc i próbują ogarnąć sytuację, więc podejrzewam, że teraz dostaniemy antyzynę, będziemy cisnąć do wieży, chyba że Rice jeszcze coś wymyśli, no zobaczymy. Dobra, co się będzie działo, będzie ciekawie. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rajs na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Nara. Rajs. Trzeba z tobą pogadać. Jeśli okaże się współczucie, uznają je za słabość. Daj im palec, a potem całą rękę. Rozumiesz? Daj ci schronienie. Daj ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Dlaczego mnie tutaj zamknęliście? Wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Widziałem ją. Zachowuje się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki. To tylko 5 fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Możesz mnie celować pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Czy opcja C? Może dostaniesz kulkę w frajerze. Kurwa, jaki debil. No nie mogę z takimi ludźmi, pracować. Co to jest? Stem 5000, okej. Okay. Będę miał kolejny poziom, fajnie sobie go rozdamy. 5 ampułek tylko. Kwaternicz i sklepy mają nowe towary. Puścicie mnie tam, żeby sprawdzić ile, czy coś jest w waszych... Chuj, nie puścicie mnie, naprawdę. Dobra, jeśli mnie nie chcecie puścić, to ja po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak rozniosę tą waszą bazę w piździec, ale jeszcze nie teraz, tylko później. Po prostu. Żywiołowe gwiazdki do rzucania. Pastuch elektryczny. Naucz się używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych. O, fajnie. Zwiększ swoje umiejętności naprawiania sprzętu. Reperowanie broni często nie spowoduje zużycia możliwości naprawy broni. O, i to jest pomysł. Bo czasem naprawdę, jeśli zainwestuję w jakąś dobrą broń, to nie warto by było tracić na tym, że muszę ją naprawiać, a później... No, wydałem na nią kupę kasy. Później ją... Kurczę, będę musiał wyrzucić. Dobra, najpierw się skontaktujemy z Gierę. Dlaczego na przykład teraz tutaj na tym pociągu raz? Pamiętacie? No poprzednio się kontaktowaliśmy na innym, a jeszcze bardziej poprzednio to właśnie tutaj. To się tak jakby zmienia. No nie wiem, to nie sprawia mi problemu, ale tu jest dziwne. Jedno miejsce to jedno. Ukraine. Chyba, że tam było bliżej. Mhm. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... Jak możesz... Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. O! Zaczynamy w końcu myśleć tak jak ja.
Naprawdę. Tak ruszyło kamerą z tego względu, że trzasnąłem po prostu ręką w biurku, a na biurku jest myszka, która to też kieruje tutaj wszystkim, bo ja gram na padzie, już wam mówiłem na padzie, ale na PC-cie. I mycha też działa. No i kurczę, no i ucieszyłem się. W końcu postawił na swoim, to jednak w końcu jest facet. Musimy z nimi pogadać, się jakoś domówić, co robimy dalej. I no znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. 5,5 antyzymy. Ja bym im... O, toksyczny porost, jest ich więcej? Uwaga wszyscy, mówi Alfi. Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży. I o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik drzew wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam? Nie może, a koniecznie. I lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. Kto zakręcił kurek? Trudność średnia, nagrody 5. Mały wpis w dzienniku. A dajmy śledzić. Ojej, ktoś mnie bije. Nie chcę z tobą walczyć. Nie no, wracamy do wieży teraz. Bez kitu. Wieża to wieża. A poza tym chcę tam pokupić parę rzeczy. Ekwipunek? Nie, mapa. Jest i wieża. Tak, zanieść antyzynę do wieży. I to jest zadanie priorytetowe teraz. Reszta to się możecie pieprzyć. Nie robię nic innego. Mówiłem, że wracamy do wieży, to wracamy. Dawno nie byłem u moich znajomych. Chcę zobaczyć ich twarze, chcę zobaczyć, jak się mają. Dać im antyzymę, bo w końcu się miałem śpieszyć, a nie, że będę się opierdzielał z jakimś innym zadaniem. No weźcie do jasnej pały, co to ma znaczyć? Bezpieczna strefa? O kurwa, przepraszam, na głowę mu chyba wszedłem. I to tak, wiecie co? Dość dosłownie. Jeszcze kawałek. Doskocz, złap się. Okej. Trochę tak biegam za bardzo, używając właśnie wspinania, ale to jest dobre, no bo kurczę, dostanę dużo punktów. Kraken, słyszysz mnie? Tu Crane. To jest to wybuchowe gówno. Kraken, jesteś tam? Cholera. Jay, tu Crane, jesteś tam? Crane? Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Raiz chciał, żebym... On wydymał nas. Mam tylko 5 fiolek. Co? Cholera! To starczy tylko na kilka dni! Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na 18 piętrze wybuchła zaraza. Nie wątpię. Wracaj jak najszybciej. I nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. Dobra, no kurczę, 5 fiolek. Mielibyśmy 2 opakowania. Miałeś 5 opakowań, tylko kurwa spaliłeś wszystko. Bo trzeba pomyśleć. Przynajmniej trochę. Aktywuj płot pod napięciem. Haha. Dobra, a mogę go wyłączyć teraz? Mogę go dezaktywować? Aha, w takim sensie. Aktywuję, wyłączam jak wchodzę. Dobra, luzik. Cyk, ale tu się rzeczy nadziało. Robimy poboczne, co wy na to? Potrzebujesz czegoś? Nie, dam ci zrzut. Świetna robota. Zrobimy z tego dobry użytek. Nie wątpię. Teraz zobaczymy, co mi możesz sprzedać. Ostrze, apteczka, taśma klejąca, nie. Krótki nóż rybacki, po cóż mi takie coś? Tu masz takie słabe wyposażenie, że to masakra. Idziemy, najpierw główny wątek, a później zadania poboczne. Może dzisiaj faktycznie na tym materiale sobie darujemy i nie wychodzimy z wieży, tylko trochę tutaj poogarniamy. No, ale najpierw 18 piętro, bo tam coś się... stało. Jade powiedziała mi, że ludzie na 18 piętrze zaczęli się zmieniać. Muszę jak najszybciej dostarczyć anty... Nie wątpię, że musisz. Tylko to zrobimy. Masz tę antyzynę? Dawaj mi ją. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale... Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro w tym... kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z Breckenem. Zaniosę te leki do Leny. Smutek. Naprawdę. Słabo. Zobaczmy. Pan klucz Bena Franklina. Znowu ograniczone w czasie. To mnie tak po prostu bierze i motywuje do tego, żeby dokupić. Kupię to, bo teraz po tym materiale pogram sobie troszkę pobocznie. Pozbieram innych pierdół po okolicy i będę miał kasy na to, żeby w odcinku mogliśmy sobie coś pokupić fajnego.
Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były... Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider. Ja do cholery parkouru uczę. Więc to bieganie... To byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać. Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek. Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Rozkaz. Tylko ja się zastanawiam teraz, czy my idziemy oczyścić to piętro? Czy... Nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. Właśnie. A to oznacza, poszukaj odosobnionego miejsca na dachu, żeby skontaktować się z GR. Okej, dobra. GRE znowu z wami. To nie jest odosobnione miejsce. I dlaczego wyrzucasz półkę kawy chyba? Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Nie, puszki wyrzucę. Hey, Crane. Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Nie. Myślę, jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym. Crane, trzeba to zrobić. Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda. Pod warunkiem, że nie spadniesz. Nie puszczaj! Nie puszczaj! No właśnie. O fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry znasz team. Tak byś spadł. Dalej od tej krawędzi. No, byłoby daleko. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a. To całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja z mogę czym? Tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! Czyli co, jednak pogadane. Dobra, ja się muszę dostać wyżej. Z tego co widzę i z tego co informuje mnie znacznik, bo to w końcu, kurczę, pogadaj z tym GR. Ciekawe jak się rozwinie wątek z GR, czy my im nadamy, czy oni nam. Zobaczy się. To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? No. Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Harranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Tak jest. W końcu zaczynamy logicznie myśleć. Dobra. Czyli gra się rozpoczyna w sumie dopiero teraz i w sumie to będzie mega fajne. Czy ten sklep nie jest tu czasem? To był ten typ, który sprzedawał, ale on nie wiem, czy był po drugiej stronie, nie czasem. Crane, nie. Mówi Jade. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie.
Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Raiz zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne. Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobrze cię widzieć, Crane. A, Jade, posłuchaj. Ciesz się, że nie widziałeś, jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Okej. Okay. Spotkaj się w wagonie z Jade. Ale nie mogę robić zadań pobocznych teraz? Trochę kicha. Dobra, słuchajcie. Przyhandlujemy. Nie. Po tym materiale ja sobie troszkę przeskoczę i... To znaczy, w sensie porobię rzeczy pobocznych, troszkę znajdę rzeczy. Może jakichś fajnych. Pozabijam zombiaki, może poziom wbiję, ale wszystkiego się na pewno dowiecie, jeśli chodzi o nowe umiejętności, czy te rzeczy, które znalazłem. 100%. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły. Okej. Okay. Szkoda tylko, że mi przerwaliście w robieniu zadań pobocznych, no ale dobra. Cóż, mogę się na to... A nie, wyskoczyły znaczniki, to zróbmy sobie jeszcze coś. Czyli co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yasivdal? Volkan Dal? Oczywiście. Kiedy? Jest właścicielem Volkan Petrol Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. A chyba ten. I pan Dal ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. To znaczy? A to w połączeniu z obecnym stanem rzeczy sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dal życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. Okej, okay, dobra. Wiecie co, ja tutaj zadania poboczne wszystkie zrobię, więc jeśli oglądacie moje gameplaye, możecie liczyć na wszystkie poboczne zabawki. Aczkolwiek... No będę je robił tak chaotycznie, nie że... Tatka, zabierz. Znajdź lawendę do kadzidła. Nie teraz. Fajnie, tutaj mogę zapasowe okulary. To jest zadanie? Nie, zabierz to. Trudność łatwa. Aha, fajnie, okej, okay, zadania też poboczne. Wszystko zobaczycie, wszystko wam pokażę. Więc tutaj na bank, no odcinku będzie masa krycz, niedużo, coś podejrzewam. Cześć, masz alkohol? Nie masz alkoholu, to spierdalaj dalej. Bo to wtedy, to nie masz nic. Nie masz alkoholu, to jesteś lamusem. Nie ma ekstrej oferty. Słuchajcie, no to w sumie chyba to by było tyle. Jeszcze tu zobaczyć, co ten dziadek ode mnie może chcieć. Co tam? Znasz Jeffara, prawda? Tego od warsztatu. Podobno potrzebuje dobrego biegacza. Po co? Nie chciał powiedzieć przez radio, ale to chyba coś ważnego. No dobra. Okej. Okay. Zobaczymy sobie to później. Jeszcze zobaczymy, co ten typo chce. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Dobra. Okej, okay. I tu poboczne to są te ścianki, ale to później. To tutaj kończymy. Mam nadzieję, że mi się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i co, widzimy się w kolejnym materiale. Jeszcze ktoś dzwoni? Nie. Było jakieś połączenie przez radio? Wydawało mi się. Trzymajcie się, cześć, na razie, pa. No i tyle. Cześć.